Plus słoneczko było, dzień. Więc tak tutaj wygląda moje stanowisko. No i ja się rozłożę, rozpoczniemy łowić i troszeczkę porozmawiamy o kanale. No jest pierwsza rybka, taki nieduży krąpik. Idzie od razu do wody. Pokażę wam moje najnowsze rzeczy, akcesoria. Również tutaj, jak widzicie, wędkę nową, którą sobie zakupiłem w internetowym sklepie wędkarskim. Więc na początek unboxing, a potem będziemy już nad wodą i pokażę wam moją kwietniową wyprawę wędkarską. Mogę pokazać. I także właśnie takie brania. I to jest fajne branie, to jest bardzo dobre branie. Zobaczmy tutaj, no, na pewno jest ryba. Jest bardzo fajne branie było, jak widzieliście. Tak, więc nawet w tym długim tutaj pokazywanie wam, co tu może być. Na wędce fiderowej jest teraz ryba. No, branie było dosyć fajne. Dzisiejszego wędkowania. No i właśnie udało mi się zrobić takiego okonia. Tak, fantastyczna walka. Taki piękny okoń. No nie wiem, ile on może mieć centymetrów. Czy możemy go nazwać garbusem? Ciężko powiedzieć. Tak, piękny okoń. Właśnie było branie na wędki, na wędce nazywanej ulubek. Zobaczmy. Prawdopodobnie ostatnia ryba w tym wędkowaniu. Ale zobaczymy, no. Będzie to karaś, tak mi się wydaje. Chyba, że coś jeszcze mniejszego, albo może karaś złocisty, no nie wiem co powiedzieć. No i jest! Karaś podszczepiony za grzbiet też. Tak, tak, to jest karaś podszczepiony za grzbiet. A nie, jednak za ryb. Tak myślę. Dobra, taki karaś. Perfekcyjne to. Wziąć pod garakiem. Ucieka. A on na wodę chciał. Chciał to powiedzieć. Nie, teraz nie. Jest, mamy ostatniego karasia. Brawo, w tym wędkowaniu. Troszkę, czekaj, czy wiecie, bo tutaj chyba widziałem, że miałem branie na tę wędkę. Zobaczymy ten film. Właśnie tutaj są już w tej czapce. Proszę, no ile dalej? Tak, 15 sztuk w jednej siatce, gdzieś na pewno. No tak, jest. No i tutaj macie od początku. Może go najpierw zaprezentuję. Taki okoń. Tak, i łowimy z tego mostku. I teraz go zmierzę. 36,5 cm. Tak jest. Udało się Dawidowi złapać szczupaka. Tak, szczupak 52 cm. Wziął na tą samą obrotówkę. Tak, 52. Oko niestety zdechło, za głęboko popchnął i... Ryba jak najbardziej. Ok, łowimy dalej. Thank you.
pokażę wam go z bliska, ale tutaj widzicie go mniej więcej w siatce, zaraz go odczepię. No pokrył kapitalnie, tutaj widzicie całą gumę. No to jest chyba mój największy okoń w życiu. I tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości. Nie wiem ile ma, ale naprawdę jest fantastyczna ryba. Fantastyczna także walka tutaj. No wziął tutaj tak naprawdę bardzo ładnie zaciął i wiedziałem, że może być coś pokryły okoń szczupak. I jednak to jest duży okoń. Bardziej mnie to cieszy od małego szczupaka. Zaraz wam go lepiej zaprezentuję. Także nasz okoń ma 32 cm, ale jest naprawdę bardzo gruby. Kolejna ryba na glutas. Bardzo ładna. Wujek. Chyba karpik jest, tak. Powoli, powoli. Jest. Karpik. Niesamowita zdobycz. No, wydaje mi się, że to jest... To na pewno jest skarb. Karp sazan, pełno łuski. Niesamowita zdobycz na gruntówkę. Jeszcze weszło w zaczep. Trudne warunki dzisiaj, ale naprawdę... Ryby są kapitalne, no to trzeba przyznać. Fantastyczny karp z Wisły, no tego nie wiem, czy ktokolwiek by się spodziewał. Zaraz ty, Dawid, może odhaczy. I zaprezentuję wam tę rybę. Ale naprawdę trudna walka. I namady z takiej miejscówki, gdzie tak naprawdę prawie wszystkie główki są zalane. Ciężko jest tak naprawdę o cokolwiek, bo albo to miejsce zajęte, albo coś innego. Piękna ryba, karp. Z Wisły. Świetna ryba. No i jest właśnie jakaś ładna rybka. Tak. Tutaj mieliśmy cały czas branie, ale tą wędkę już olewamy na razie. Czyżby, no nie wiem, co tu się w ogóle dzieje. Co to może być? Ale walecznik. Bardzo ładny leszcz. Czy to na pewno jest leszcz? Czekamy, żeby ten drugi zestaw nie wyszło. No co tu się dzieje na tej Wiśle? Zaleta jest na karpia i to będzie leszcz. Już go chyba widzieliście, uwaga. Podbierzemy go sobie spokojnie i jest kolejna fantastyczna zdobycz. Jeszcze na tej wędce w ogóle cały ping-pong poszedł do góry. Zaraz sprawdzimy, co coś tu jest. No taki leszcz, to niesamowite dzisiaj są wyniki. Zaraz go zmierzymy. Tak, i z ciekawostki zaletę mamy teoretycznie orzech tygrysi i kukurydza. Karp, leszcz, amur, płoć, lin, karaś. Dobra, więc sobie na karpia. I wędkujemy dalej, zaraz wam pokażemy, jak to się prezentuje, ale naprawdę dzisiaj jest no wybitny dzień. Mieliśmy ukleje. Udało mi się złowić na tej... 41. No 41 i 40 cm, naprawdę świetne ryby. Okoń, jaś, brzana, leszcz, krem i certa. I tutaj Sławik będzie wskazywał. I Dawid jako pierwszy będzie kręcił naszym kołem fortuny. Zobaczymy, co mu wypadnie. Jest to płoć. To nie powinien być wielki problem. Za chwilę zmieniamy i ja będę kręcił. Dzisiaj było jednak dwóch zanęt uniwersalnych. Dragon, Elite, uniwersalna kilogramowa. A ja łowię na zanęty z trapera. Tak, takie dwie zanęty. Z typowego lina. I po dwie wędki, oczywiście. Tak jak mówię, my łowimy, jest godzina jakaś 11, więc mogą nie być wybite brania, ale zobaczyliśmy, że miejscówka taka jest wolna. Ja zobaczyłem.
więc zdecydowaliśmy się przenieść. No i praktycznie sprzęt mamy identyczny, co mieliśmy na Polo Fortuny. Jeżeli nie wyglądaliście, to zapraszamy serdecznie. Kukurydza, elektryczna, jest trapera specjalna. Także my będziemy się rozkładali, no i zobaczymy, która stanie pokaże się lepsza tym razem. Chwilę po wyłączeniu nagrywania mamy kolejną rybę. Według... Tak, dosyć fajnie ciągnie. Czy to jest szansa na 35? No albo przynajmniej większego niż 31, żeby tak naprawdę pobić to. Wydaje mi się, że jest taka szansa, ponieważ to ciekawy haul. Też ryba tutaj nowa leczna, ucieka na boki. Ale z tego co widzę, nie będzie to 31. Niestety. Ale jak widzicie, jak reszta się już weźmie na powierzchnię, to spokojnie, bez problemu, praktycznie do podbieraka zlatuje. A jak ryby nie biorą, to... Proszę bardzo, a więc jednak nie wiem, po czemu sztabką się kąpał, ale... Razem wystawię się tutaj trochę po kąpie. Zaprezentuję wam kilka tutaj tych. Ja skupię się na wędkę, mimo wszystko. I zobaczymy, co z tego dalej będzie. Jest to całkiem fajna wzręga. Warto jak to mówić przy trzcinach. No i dzisiaj wędkarski pojedynek. Polujemy na same pocie. Bartek przez chwilę podczepił krąpia. Wydawało się, że to jakaś duża ryba, ale niestety nie. No i co, łowimy, próbujemy. Miejmy nadzieję, że uda się coś fajnego zapić. Wędkowanie tak było naprawdę bardzo ładną rybę. Tylko cóż to teraz będzie? Spróbuję tutaj podebrać, żeby też nie atakować. No, jeszcze to widzę. To będzie leszcz. Na pewno. Ale walczy do końca. Certa, gigantyczna certa. Ło! Nawet tutaj nie było widać. Piękna certa. No może nie gigantyczna, ale no, jest naprawdę... naprawdę bardzo duża certa. To jest gigant certa. Wielka certa z Wisły. Życiowa certa. Wydaje mi się, że życiówka. Zaraz ją zmierzę. A wydawało się, że leszcz, a to jednak proszę Państwa, zaskoczenie. Piękna serta. Za chwilę ją Wam pokażemy, zmierzymy do kamery i jeszcze chwilę po łowie. Zmierzymy złowioną sertę. I certa ma 35 cm. Czyli jest to życiówka. Po 35. Największa to była przedstęp 31. Tak, na pewno zrobimy, naprawdę taka bardzo fajna serta. Na pewno zrobimy zdjęcie, żeby tutaj na miniaturkę było. Bardzo fajna rybka. Rozkręciło się. Ja zaraz wyciągam swoją wędkę. Zarzucimy jeszcze po kilka rzutów pewnie i będziemy się zwijać, ale naprawdę się poprawiło. Tak się prezentuje. Piękna zdobycz. Certa 35 cm. Więcej będzie więcej wam pokażę. Mamy kolejną rybę. Karp. Zobacz, wędkę. Tak, 5 sekund po zarzuceniu. Rzuciłem ją teraz. Większy chyba. No, tak się wydaje się. To będzie większy. Zobaczmy, że ten pierak takiego. O. No i jest chyba taka kilka. Mogła być wartka szczypka, ale ja przyjąłem wędkę. Panie, 5 sekund to już stoi. Stomety. Długo trzeba tutaj przeznaczyć. O, ja tutaj wpuszczę.
Tak, zaraz to zmierzymy i wam pokażę. No i teraz mierzy. Ma 38 cm. Pokrzywienie pokoiły. Karta dobra. No, mamy nadzieję, że ryby po deszczu również będą dobrze brały. Także my czekamy i zabieramy się za dalej zamówienie. Deszcz ustąpił, wyszło troszkę tam słońce. Wędkujemy dalej. Udało się nawet wyłowić mniejszą rybę. Ja też miałem jakieś branie. Wyciągnąłem zielsko niestety, a teraz no, z początku Dawid tutaj nam relacjonował, że to jest jakiś wielki, jakiś gigant z Wisły. Ale co teraz powie? Płotka. Nie no, nie wiadomo co to jest. Ale zaraz zobaczymy. Też trochę wędki smokły i przez ten deszcz trochę gorzej to wszystko pracuje teraz. Ale nie wydaje mi się, żeby to była jakaś mała rybka. Może by nie widzieć. To być tak. Tutaj wiesz, pod berak mały. Jeszcze nie widzieliśmy. Co się dzieje? Czy to będzie rekordzik? No nie wiem. Pięknie chodzi to wszystko. Zobaczcie, jak tu widzę. Wygina się. No i na razie nie pojawiła się. System przyjął podbierak. Zobaczymy, czy się uda. Uuu! Oj, chyba wróciła. Wróciła ta 40. Trochę cię poszła. Co za piękna serca. Wcześniej się serwała, no dzisiaj naprawdę te serce biorą. Koniec sierpnia i nie zawodzą. Tak jak się nie mam teraz. Zobaczmy, jak ty o w całej kafice. No nie, no na pewno będzie moim zdaniem 30. Nawet kiedy ale od jasna. Co za walka. No zobaczymy, jaki to będzie karp. Nie daje za wygraną. No to jest. Jest królewski, tylko. Królewski. Chyba 1,5 kg. Nie. Trzeba tylko popuścić. Nie no, 1,5 kg nie ma, ale... Bardzo fajny karpik. Już go wam pokazujemy. O! Się wydaje, ale naprawdę jak mówicie na maczówkę, czyli na delikatną tutaj wędeczkę. A nawet go tak, zmierzę. Karp na pewno z ciekawości walczy. Więc będziecie mogli nawet po winarze ocenić ile. 35 cm. Zaprezentujemy go, bo to może być największa ryba w dzisiejszym wędkowaniu. Pora się zmierzyć z tą podpórką. Czy ona sobie poradzi właśnie na tym pomoście? Umieszczamy naszą podpóreczkę w ten sposób. No i teraz musimy po prostu dokręcić. Tak, aby nasza podpórka była wytrzymała na pomoście. O. I podpórka się rusza? No, trochę ciężko. Trochę ciężko, jak widać, żeby się ruszała. Możemy sobie ją teraz dać nieco wyżej. O, na przykład w ten sposób. No i proszę bardzo, nie ma problemów. Taka podpórka idealna na trudne pomosty. A tak wygląda końcowy efekt.